Z nami Adam Kownacki, to jest takie tour tygodniowe po Polsce całej. Powiedz mi, czemu służy ten tour? To wyszło tak przypadkowo, czy jakiś głębszy cel tego wszystkiego jest? No nie, przypadkowo, tak, przyjechaliśmy bez zero planów, zobaczymy, co się stanie i dużo było właśnie message'y na Instagramie czy na Twitterze, gdzie można się spotkać, I dużo było właśnie zaproszeń z Wrocławia, Warszawy, no i oczywiście, gdzie pochodzę, Łomża, więc zorganizowaliśmy jakieś spotkania i się takie stworzyło, małe Tour de Pologne. Ty zebrałeś trochę Arturowi szpilce tych kibiców, ale jeszcze jest trochę do zrobienia, mam wrażenie, w Polsce szczególnie, bo w Stanach to, co już chyba mogłeś osiągnąć, na te swoje wyniki osiągnąłeś. W Polsce zaczynają ludzie mnie pytać, bo wiedzą, że jestem kojarzony z boksem, ten od szpilki, jak on miał, coś tam świta, ale jeszcze jest do zapamiętania to nazwisko Adam Kownacki. No, myślę, że widocznie, tak mówisz, że nie każdy mnie zna, to chyba tak. Znaczy, już bardzo dużo cię zna, ale niektórzy dopiero poznają. No to fajnie, mam nadzieję, że wyniki moje, dobre wyniki będą moje nazwisko głosić i wkrótce cała Polska będzie mnie znała. Powiedz mi, mówiłeś na konferencji, że nie rozmawiałeś tak naprawdę oficjalnie ze swoim menadżerem, nie ma jeszcze sygnału od Ole Heymona, ale tam jakieś podpytki były, czy gdybyś, wiadomo, że nie powiesz mi teraz, że jest walka, powiedzmy, 18 maja z Wilderem, ale czy było jakieś zapytanie, czy w razie czego będziesz gotowy na maj, czerwiec? Mam walczyć w czerwcu. Czyli tak czy siak musisz być gotowy na czerwiec? Znaczy dokładnie, więc przeciwnika jeszcze nie znam, każdy mnie zna, się nikogo nie boję, więc jak to będzie Wilder, no to będzie Wilder, tak? A w czerwcu jest 12 tygodni, więc czemu nie? W tej obecnej sytuacji i te przywiązania do telewizji, do promotorów i te ich zobowiązania telewizyjne, wiadomo, że jak ktoś ma być teraz, to tylko Wilder, nie Joshua, prawda? Chociaż Jarrell Miller pokazuje, że można się z tego wyłamać. Ale powiedzmy, że jeżeli ma to być coś w tej chwili, w tym roku, to tylko Wilder. Teoretycznie tylko. Ten styl, który prezentuje jednak trochę inny, bardziej statyczny Joshua, może trochę silniejszy fizycznie w przepychankach, a Wilder, który być może bije mocniej, ale jest bardziej lotny, kto by ci bardziej pasował? Bo zakładam, że będzie to Wilder, ale gdybyś ty sobie mógł wybrać. No i obojętnie, tak, na mnie nie ma to znaczenia, ja chcę wejść. Ja wiem, że ty się nie boisz i ty idziesz po swoje, tylko tak ci się wydaje, że który by ci powinien bardziej pasować? Myślę, że podobną szansę, tak, obaj mają podobne style. Zobaczymy w razie, jak Joshua będzie walczył z gościem, co go non-stop mam na impressing, jak Jarrell z nim sobie poradzi, więc jestem tego ciekaw. Ale myślę, że ten jest dobrze mi odpowiedni. Mówisz o tej czerwcowej dacie. I dziś jesteś bardzo blisko tej walki Mistrzostwa Świata, na pewno zasłużyłeś na nią dużo bardziej niż niektórzy, którzy walczyli z Wilderem, szczególnie na początku, prawda? Typu Eric Molina, tak? Czy pierwsza, czy Dupa. I ta walka w czerwcu, no ja ci powiem szczerze, być może tego nigdy nie byłem dobrym bokserem, bo ja bym pewnie w twojej sytuacji już dużo filozofował, że już jest ta walka blisko, ktoś luźny, ktoś słaby. Zgodzisz się na walkę z kimś po kroju Charlesa Martina w tym momencie? No nie wiem, zobaczymy, tak. Nigdy mam, nie filozofuję. Wchodzę do niego i robię swoje, tak. Być może dlatego robię z tobą ja wywiad, a nie ty ze mną. Właśnie, może dokładnie. No nie, muszę ciężko trenować, być w 100% przygotowany. Na pewno ta walka jest coraz bliżej, więc na małe błędy, kroki w tu nie mogę sobie pozwolić. No ale będę przygotowany, no kto by to nie był w czerwcu. Było dużo bokserów świetnych na sali, którzy się spalali potem w walce. Czyli rozumiem, że jak dadzą ci kogoś bardzo mocnego po kroju Charlesa Martina, to nie będzie ci to gdzieś tam bardzo w głowie siedziało i po prostu wyjdziesz jak do kolejnej walki, tak? No dokładnie, no Charles Martin już został pokonany, więc nie widzę, czemu ma być kolejny rewanż. Jared Washington, szczerze ci powiem, że troszkę się obawiałem tej walki, ale nie dlatego, że nie wierzę w ciebie, bo ty już udowodniłeś kilka razy, że nie ma co w ciebie nie wierzyć, tylko myślałem, że stylowo ci nie będzie pasował. Jared Washington miał szczególnie w pamięci tą walkę z Eddie Chambersem, kiedy był dużo gorszym jeszcze bokserem, bo mniej doświadczonym, bo on z futbolu amerykańskiego, i dobrze pamiętam, przyszedł, tak? Czy z koszkówki, z futbolu chyba. I tak uruchomił fajnie nogi na tle Chambersa, dużo mniejszego Chambersa niż ty, ale jednak bardzo szybkiego, i że sobie pomyślałem, kurde, to może być większa wersja Iago Kiladze. I tak jakoś pomyślałem sobie, że go Adam złamie, ale go złamie po kilku mocnych ciosach na głowę wcześniejszych. A to jedna z łatwiejszych walk od, no, z tym Joshua Tufi, tak? Czy jak on to miał, tak? To chyba najłatwiejsza walka. Tak, no ja myślę, że po prostu pierwsza kombinacja, co weszła, to raz, dwa, trzy, dobrze go trafiła. I myślę, że do tego momentu już go trochę zachwiało, a później
No było z górki. Raz, dwa, trzy i te trzy to mówisz o tym lewym sierpowym w 10-15. Właśnie chciałem cię spytać, czy ty byłeś tak kapitalnie przygotowany, czy po tym lewym sierpowym, bo ja tak w telewizji to oglądając, a to jest zupełnie inny odbiór niż spod ringu. Ja tak szczerze ci powiem, że miałem wrażenie, z ojcem oglądałem. Tak w połowie pierwszej rundy doszliśmy do wniosku, że to już w sumie po wszystkim, bo po tym lewym sierpowym ten facet zupełnie stanął. No myślę, że tak, że jednak to było później z górki, a szczególnie jak na początku drugiej rundy zaczął taki Fury strasznie rzucił dużo ciosów i wtedy wiedziałem, a coś z jego ratunku, albo będzie, albo nie będzie. Akurat po niego po tym był początek końca. Pamiętam naszą rozmowę w Osadzie Śnieżka, kiedy mówiłem tak. Artur jest dla mnie faworytem z tobą, bo uważam, że uruchomi nogi i powiedziałem na szczęście swoją obronę, teraz powiem, że jeżeli na moment stanie, to go znokautujesz, bo jak on się z tobą zacznie bić, to go znokautujesz, jestem o tym przekonany. Natomiast mówiłem też, że według mnie Artur uruchomi te nogi, będzie przed tobą uciekał. Ty go zatwiłeś. Oczywiście Artur się teraz tłumaczy tą ręką. Ja jednak twierdzę, że jak bokser wychodzi, znaczy, że jest gotowy na 100%. Tego nie przyjmuję. I tutaj teraz zadziwiająco łatwo zachodziłeś Artura. I teraz ta walka właśnie z Jaredem Shiktorem, który też ma bardzo dobre nogi. I ty dużo mówiłeś w wywiadach wcześniej, co chyba trochę lekceważyłem. Niby cię doceniam, ale dalej cię nie doceniam. O tym zachodzeniu, o tej pracy nóg. I tak się zastanawiam właśnie to, co zrobiłeś z Jaredem Shiktorem, gdzie on ci w ogóle nie, ani na moment nawet nie uciekł. Czy to jest ta praca nóg, którą poprawiłeś? Bo dużo tu mówiłeś. I teraz się zastanawiam, czy to ten lewy sierpowy, który odciął Washingtona, czy rzeczywiście tak zacząłeś fajnie pracować nogami, zachodzić trochę jak Głowkin, bo powiedział nawet. No myślę, że to jest właśnie ta druga wersja, tak? Naprawdę ciężko pracuję, polepszam to z walki na walki i widać efekty, tak? Widać, że to jest coraz lepiej. Bo dodajmy, że nie trzeba pięknie skakać, żeby mieć fajną pracę nóg, tak? Bo możesz sobie człapać, a facet się nie wychodzi w ogóle z lin. No dokładnie, więc myślę, że akurat ten styl swój dopracuję z walki na walkę, mieć coraz lepiej, tak? Jak to widać, no stanie się stało. Ale tak generalnie od czasu tej walki z Arturą Szpilką bardzo dużo mówiłeś o tej, mówiłeś dużo o obronie i o tej pracy nóg. Czy to jest naprawdę to, na czym tak pracowałeś ciężko? Tak, no a kolejny krok będzie robić kąty ścinać. Tak, to ty dzisiaj też na spotkaniu opowiadałeś o tym z kibicami, że chcesz trochę bardziej te kąty ścinać, jak zachodzić takim zajstepem, tak? Trochę inaczej być. No i na tym pracowałem na kolejną walkę. Dobra, słuchaj, jeszcze ta walka, strasznie mi się to podobało, bo nawet jeżeli go zraniłeś tym pierwszym ciosem, go odciąłeś, to tam nie wiem, jaka tam była skuteczność w kompu box, ale strasznie mi się to podobało, że on na chwilę opuścił ręce, poszła bomba, lewy jakiś tam sierp czy krzyżowy, poniósł ręce, jakiś tam wątroba od razu weszła, opuszczał te ręce i od razu górę i tak na zmianę go maltretowałeś. Mam wrażenie, że też trochę dojrzałeś emocjonalnie byłeś w tej walce, bo ty przełamywałeś tych rywali, ale to była taka mucka, po prostu ich zajeżdżałeś, a tutaj nie było ani jednego niepotrzebnego ciosu w tej walce. To gdzieś psychicznie jesteś dojrzałym teraz zawodnikiem? No myślę, że tak. Po prostu tak wyszło idealnie wszystko tej nocy. Był naprawdę ciężki obóz, tak? 12 tygodni, 160 rund sparingów. No i widać efekty, tak? Ciężka praca. To jest tylko kwestia formy, czy też takiej psychicznej pewności i dojrzałości? No myślę, no teraz takie gdybanie, co gdyby było. Bo następna walka może się nie udać, tak? I będzie, no tak. Może będzie akurat omeźniał lepszą formę, czy przeciwnik. Dostanie się, to jest uwaga ciężka, jeden strzał zmienia wszystko. Więc trzeba być na wszystko przygotowanym i jak najmniej te złe punkty jakby unikać, tak? Mówiłeś o tej pracy nóg, mówiłeś też o potrzebie poprawy obrony. Według mnie to było widać. Fajnie z jabba schodzisz. Gdzieś ten jab, który miał być Jareda Washingtona, no w ogóle nie był żadną bronią tak naprawdę w tej walce. I co, mówiłeś jeszcze trochę o wadze. Jak Artura rozjechałeś, potem był ten Iago Quiladze. Po pierwsze był bardzo szybki, po drugie ty dużo więcej ważyłeś, ale go rozjechałeś. I gdzieś po tej walce z Charlesem Martinem, no wiesz, że ja ci w życiu jestem ostatnią osobą, która ci wypomni wagę. Natomiast sam przyznałeś chyba, o ile dobrze pamiętam, że po tym Martinie stwierdziłeś, że jednak te kilka kilogramów było za dużo. No tylko do Martina było bardziej tak, że ja tę wagę zbijałem strasznie, bo dużo więcej ważyłem przed walką, gdzie obóz był bardziej skupiony na zgubieniu wagi niż na treningach bokserskich, bo była długa przerwa między walkami, a teraz było jakby odwrotnie, byłem już, wagę miałem, zacząłem trening od boksu i skupiłem się, żeby stać się lepszym bokserem, a nie żeby zgubić wagę. I no i było widać naprawdę, co się dzieje, jak mam wagę, utrzymuję wagę i później trenuję boks, a nie robię bootcamp, żeby wagę zbić. To tak jakbym z Mariuszem Wachem rozmawiał, ma ten sam problem zawsze. I trzeba przyznać, nie wiem jak to jest u ciebie, ale Mariusz Wach
po prostu, on nawet nie to, że się obżera, tylko wystarczy, że on przestanie się bardzo pilnować i ta waga mu strasznie idzie. Jak jest u ciebie? Ty się tam obżerasz troszeczkę, masz coś na sumieniu, czy po prostu wystarczy, że nie trzymasz bardzo strego rygoru, tu już ta waga skacze? No myślę, że bardziej, no to i to, tak, wiadomo, no nie ma ciężkich treningów, tak samo się je, no i waga idzie do góry. Załóżmy, finansowo nikogo nie stać w Polsce, żeby cię sprowadzić, prawda? Natomiast załóżmy, że gdybamy, że walka jest w Polsce na tak zwane przeczekanie na Wejdera. Jak wygląda twoja sytuacja z Alem Heymonem? Czy gdybyś powiedział Heymonowi, czy tam Samowi Watsonowi, że po prostu chcesz walkę w Polsce stoczyć naprawdę z zawodnikiem, który ci nie ma prawa zagrozić, a i tak wysprzedasz halę, powiedzmy u siebie, w Łomży, czy gdzieś w Warszawie nawet, czy w Katowicach, czy on by się zgodził na taki ruch, czy ty jesteś zobowiązany tylko i wyłącznie walczyć na PBC? Nie, bardziej nie można nikogo lekceważyć, tak, to jest waga ciężka, więc... Tak. Uwierz mi, że w Polsce bywały takie gale, że można iść do Bukmachera, tam wszystko jest kurs 0,001. Nie, ale no ja bym nie chciał takiej walki na podjąć, to było bez sensu. Chcę się spinać jak najwyżej, chcę kogoś z top 10 z federacji IBF lub WBC i w takim kroku będę dążył. Okej, okay, tylko że to było takie pytanie na zasadzie, że masz walkę z Wejderem listopad, grudzień i tak po prostu podkręcasz tylko... No to czemu nie? Tak myślę, że może by się zgodzili, ale myślę, jakby taka walka była, to naprawdę duże pieniądze i by nie pozwolili tego zrobić. Czyli twój kontrakt nie jest taki bardzo restrykcyjny. Rozumiem, że gdzieś tam możesz go obejść, tak, z ludźmi Heymona, jakbyś pogadał, to teoretycznie jest to do zrobienia. Tak, myślę. Dobra, załóżmy, idziemy w stronę Wejdera, bo to nas interesuje, tak? Ciebie powtarzasz to już od przynajmniej 2 lat, że chcesz być pierwszym polskim mistrzem świata wagi ciężkiej. Jak byś się dobrał do skóry tego Wejdera, bo o ile Fury kapitalnie kapitalnie boksował z nim, tak? No ty jesteś jednak innym bokserem niż Fury i ty musiałbyś trochę inaczej to rozegrać. Te ciosy na dół, bezpośrednie, ty zaczynasz akcję tym ciosem na dół, bo trzeba przyznać, że też się trochę przekonywałem do Wejdera. I też go nie doceniałem, bo jednak kawał zawodnika, trochę nie doceniałem ta praca nóg jego, to nie jest tylko siła, to też dobry bokser. No nie, no myślę, jak mówisz, ale tak, myślę, że podwójny lewy prosty, żeby wejść do środka i żeby była walka w krótkim, no blisko i myślę, jak to tak było, co bym dał sobie radę. Celem oczywiście Wejder plecami na dolin, tak? Celem twoim byłoby to, żeby zepchnąć Wejdera plecami do linii, tak? No i dużo kombinacji, korpus, twarz, jak boksuję, nie będę się na kogoś zmieniał, tak walczę, myślę, że to działa i taki styl będę nadal używał. Ale trzeba przyznać, że Wejder nawet trafiony nie panikuje, na przykład z Ortizem, z ranny, cały czas zachowywał zimną krew. No a myślę, że był tam naprawdę ostro raniony, tak, i żeby może nie ta długa przerwa i żeby Ortiz może był trochę młodszym zawodnikiem, lepiej przygotowanym kondycyjnie, by go skończył, ale niestety trochę siły Ortiz padło i nie był w stanie go skończyć. Dzisiaj o 16 nie było mnie na tym spotkaniu z kibicami, ale tam powiedziałeś coś takiego, to samo co teraz, ty powiedziałeś, że Ortiz go zranił, ale widocznie był za stary, żeby go skończyć, jestem na tyle młody, że go skończę. No dokładnie, no taka jest prawda, więc... Nie muszę tego dostać tej szansy i no i spróbować swoich sił, tak? Tyson Fury zupełnie inny zawodnik niż ty, ale pokazał ci jakąś wskazówkę, jak boksować z Wejderem? No, że jest łatwo go zranić, tak? Że dostajesz strzały i jednak czyste wchodzą, to się chwieje na nogach. Ja go widziałem 2 razy zranionego, aczkolwiek myślisz, że łatwo go zranić? Myślisz, że ta szczęka jest podejrzana jak na mistrza świata, który ma już 8 obron tytułu? Jak mówisz, jest mistrz świata i obroni tytuł 8 razy, więc coś tam potrafi, tak? Szczęka też nie ma najgorszej, więc... Ale myślę, że nie jest najlepsza, więc... Dupa i Molina go tam ranili w sumie, to tacy zawodnicy no dużo mniej poważni niż ty. No, czy Ortiz, więc... Ale Ortiz to już kawał zawodnika, tak? No, czy Fury tak samo, siły takie nie ma potężne, jak go zranił, więc myślę, że każdy jest zdrowy, nie? Tak trzeba go dobrze trafić. Słuchaj, rozmawiamy tutaj dużo o Wejderze, tak na dobrą sprawę mogę skończyć wywiad, jutro rano go wsadzić na stronę na Boxer.org, a się okaże, że już jest wszystko nieaktualne, bo się coś zmieni w 24 godziny, więc pójdźmy innym tropem, oczywiście ty chcesz Wejdera, ale ta sytuacja w ewentualnym rewanżu Tysona Fury'ego z Wejderem spowoduje wtedy, że Blizzale wyjdzie do Dillian White'a po pas WBC Interim, wersji tymczasowej po polsku. Taka droga by cię też interesowała, bo tak sobie pomyślałem, że pojechać gdzieś do Anglii... Łatwiej byłoby chyba wam taką walkę zrobić, gdyby Blizzale wygrał, tak? Bo to Al Heymon. Natomiast tak sobie pomyślałem, że też fajna walka dla ciebie o tyle, że
gdyby doszło potem do podziału pieniędzy, to tam chyba 60-40, tak jest teraz z pasem tymczasowym, czy nawet 55-45 są dzielone pieniądze. Myślałeś w ogóle o tej drodze, czy masz klapki zamknięte na Wejdera? Nie, no to zobaczymy, tak jak właśnie mówisz, innego dnia się budzisz, wszystko ci się zmienia. Więc raczej czekam na oferty, zobaczymy, co się stanie. Dzisiaj na przykład rano trening zrobiłem, formę jakoś tam utrzymuję. Wrócę do Stanów, będę wiedział więcej, już nie mogę czekać co i jak, żeby się skupić na boksie i żeby wygrać kolejną walkę. Jesteś bardzo blisko, tak? Czy się jaką drogą nie pójdziesz, to jesteś bardzo blisko tej walki o tytuł. Nie obawiam, znaczy ja się obawiam, to jest moje pytanie do ciebie, że jeżeli przez różne względy, jakieś tam układy promotorsko-telewizyjne i rewanż gdzieś tam w tle Fury Wilder, będziesz musiał poczekać rok, półtora jeszcze, nie będziesz się spalał psychicznie, bo wiesz, tak czekać, to można się spalić też. No pewnie tak, zobaczymy, jeśli mam takie sytuacje, więc trudno powiedzieć. A jesteś taki teraz już podjarany, czy jeszcze zachowujesz ten spokój, masz tą zimną krew? Nie, spokój, zimna krew, się skupić na sobie, tak. Jest dużo rzeczy do poprawy, więc na tym będę pracował, że jak do tej walki wyjdę, to będę na 100% gotowy. Mówiłeś dzisiaj na spotkaniu 50% potencjału Adama Kowneckiego. Naprawdę wierzysz, że aż tyle jeszcze możesz pozmienić i nadrobić? Bo ja widzę tą poprawę w obronie, widzę rzeczywiście świetne zachodzenie nogami, ale wierzysz, że jest aż tyle jeszcze do naprawienia u Adama Kowneckiego? No myślę, że tak. Lewy prosty, za dużo jeszcze wlatuję do tych ciosów, nie robię tych angles, kątów, jakbym chciał. Obronę jeszcze nie ruszam do głowy, jakbym chciał. No dużo jeszcze rzeczy, naprawdę mnóstwo. Bym mógł cały dzień gadać, coś źle robię, więc to jeszcze trzeba naprawić. Jestem, myślę, że z walki na walki będę prawie robił i będzie coraz lepiej. Tak, tylko że właśnie jak myślałem, jak cię może zranić Wilder, to patrzyłem przez pryzmat właśnie tego wpadania, tak? Bo że wpadałeś bez ciosu i nogi ci stawały z tyłu, ale też kilka pytań wcześniej cię pochwaliłem za tą zmianę pracy nóg, bo właśnie już w tej walce z Washingtonem, w ogóle tego, nawet już z Martinem tego nie widziałem. Potrafiłeś tak dojść im do blisko nich, że już nie zostawiałeś tak tych nóg, po prostu byłeś na tyle blisko, że czy jeszcze widzisz, że jeszcze tam coś jest do poprawy? No jest coraz lepiej, ale zawsze można poprawić, zawsze może być jeszcze lepiej, więc do tego dążę. Mam nadzieję, że kolejny raz będzie jeszcze lepiej wyglądało. Czyli jak za rok będziemy gadać, to już w ogóle o czymś coś będę musiał wymyśleć, tak? Na czym musisz pracować? Nie, ale prosty trzeba trochę inaczej, lęce mi trochę opadają. QFC teraz w Pradze, kurde, z Jankiem, no niestety też wchodził strzały, poszedł na wymianę i ta prawa mu nie wróciła. I lewy gościowi wszedł i dobranoc, tak, więc... Ale Janek nie ma twojej szczęki. No nie, no szczęka czy nie szczęka, no dobrze, jak ktoś trafiono, to idzie spać, i bo to jest boks, tak. Mózg głowa może tylko tyle wytrzymać, a szczególnie takiego chłopa dużego jak Wilder czy ktoś inny, taki cios wytrzymać, to jeszcze tego ciosu nie będziesz widział, no to każdy się położy, tak. Jeszcze jak dwa wejdą, tak, kumulacja jakaś to. Słuchaj, mówiłeś też dużo o pracą nad tężycą fizyczną. I rzeczywiście wyglądałaś trochę inaczej fizycznie w tej walce z Washingtonem. To jest jakiś cykl, jakiś program ktoś ci zrobił, tak? Czy jakoś inaczej teraz trochę trenujesz? Bo powiedziałeś w ogóle po walce bodajże z Przemkiem Garczaczykiem, o ile się nie mylę, że czujesz, że przed tą walką biłeś dużo mocniej, że to na tarczy, to ci trener mówił, to jest... Coś zmieniłeś w swoim cyklu treningowym? No tak, no taki jest Chris Carlson, Iron Lion Performance, trenujemy razem. Już do niej już piszę, mam teraz też trening taki, co mi każe robić, to robię, utrzymuję tego. Jest więc dużo siły bardziej też robię i jak właśnie mówimy, czuć te efekty, widać te efekty i będziesz najlepiej. Teraz właśnie mówimy, że ta walka będzie taki blueprint, co zrobić przed tą walką mistrzowską. Właśnie obóz przed Martinem był nasz pierwszy obóz, teraz z... Washington był drugi obóz, teraz będziemy nasz trzeci i mam nadzieję, że teraz tak wszystko dogramy, że tak się będziemy dobrze zdali, że mówi co mam robić i wszystko będzie tak, jak powinno być. Dobra, ale trenujesz tak na ciężarach, czy po prostu jakoś trochę inaczej, zmieniłeś coś innego? Bo tak słyszę, że odchodzi się jednak od tych ciężarów, ale nie każdy, kogo spytam, to tak w sumie mówi trochę inaczej. Nie, martwe ciągi robię, tylko zależy na jakim etapie przygotowań, tak? Końcowy etap jest bardziej rzeczy dynamiczne, tak? A teraz właśnie jak wrócę, to będę siła i siła, tak? Żeby jednak tę siłę mieć. Tak, jak mi powiedziałeś, właśnie rok temu rozmawialiśmy, nie rok temu, przed Arturem, jak rozmawialiśmy, że tam raz próbowałeś się odchudzić i też gdzieś poczułeś, że to nie jest to. Oczywiście potem przyznałeś po Martinie, że z kolei przesadziłeś w drugą stronę, ale trzeba znać chyba swój organizm, prawda? Dokładnie, myślę, że tak dwa funty, czym kilo, no to jest kilo, tak, czy dwa kilo tygodniowo jest taki optymalny rzecz, żeby zgubić wagę, tak, jak masz 12 tygodni, to możesz spokojnie te
Ja 20, tak? Nie, gdzie 10 kilo schudnąć, tak? A nie więcej, bo później to jednak odczułeś strasznie. Ta niespodziewana informacja o Tysonie Fury na ESPN i za chwilę informacja od obozu Wejdera, że on w sumie nie ma zobowiązań kontraktowych z telewizją. Jak to jest u ciebie? Ty teoretycznie mógłbyś z Fury zaboksować na ESPN? Oczywiście, tak. Czyli, ale Hemon nie narzuca telewizji, tak? Hemon jest moim menadżerem, a nie promotorem. No, to oficjalnie tak się mówi, wszyscy wiemy, że tam rozdaje, tak jak Jarosław Kaczyński nie jest premierem Polski, tak? No, dokładnie, więc jestem w wolnym szczęście, tak? To jest moim menadżerem, mi radzi. No i jakbym naprawdę na to chciał, powiedzieć, że tak chcę zrobić, no to bym tak mógł zrobić, ale jednak to jest problem, oni Kit Kane są moimi menedżerami, że mówią mi, które iść i do tej pory, jeśli słuchałem, to na dobre mi wychodzi, więc czemu miałbym trochę inaczej to słuchać. To tak powiem ci z tej trójki, bo jednak jeszcze udowadniasz swoją klasę z walki na walkę, Fury, Wilder, Joshua, kto według ciebie jest najlepszy? Myślę, że jest dużo strasznie wyrównana, tak? Zależy, kurde, po prostu od nocy. Bo jednak Wilder ma ten siłę ciosu, że jak każdego trafi, to każdego położy na dechę, tak? Joshua też jest fenomenem, kurde, zawsze 100% przygotowany, wygląda jak grecki bóg, no też w miarę dobrze boksuje dobrze, tak? No Fury co Fury, boksuje pięknie, dobrze się rusza i też ciężko z nim zwalczyć. Myślę, że najcięższym przeciwnikiem dla każdego będzie Fury, bo jest strasznie duży i umie boksować. Ja też tak myślę właśnie, bo niekoniecznie najlepszy, ale najtrudniejszy dla każdego. A Povetkin pokazał, tak jak Fury pokazał, jak bić się z Wilderem, tak Povetkin pokazał, że ten Joshua też jest do zrobienia. No czy Dillian White też go trafił, kurde. Ale to już inny był Joshua, ja mam wrażenie, że to jeszcze był mniej dojrzały Joshua. No może masz rację, no ale jak mówisz, Povetkin pokazał, że można go trafić dobrze i że ma dziurę jeszcze letkę. Każdy człowiek, tak? To jest sport tak samo jak piłkę nożną, czy każdy inny sport. Masz lepsze dni i gorsze dni, tylko w boksie jest tak, że ta jedna walka może cię zrobić albo cię zniszczyć. Więc masz 12 tygodni, są 8, żeby do tej walki się przygotować i jak najlepiej wyglądać. Słuchaj, Adam, dziękuję ci bardzo, bo trzeba dodać, że zanim poczekałeś na ten wywiad, to rozdałeś z 200 zdjęć i autografów i byłeś cierpliwy. Tak szczerze mówiąc, już od Władimira Kliczki, o właśnie, sparingi z Kliczką, ostatnie pytanie. Tam pojechał się przygotowany, to był inny Adam Kownacki, wtedy po tej kontuzji, tak? Ty jeszcze w innej formie fizycznej byłeś. Jak te sparingi wyglądały? Tam byłeś tak na dostawkę, czy sparowaliście wtedy? W ogóle Władimir Kliczko sprawował tak, że sprawował po 2-3 rundy, czy tam po rundę, czy dwie z każdym zawodnikiem, więc nie miałeś czasu jakby się rozwinąć. Ale fajnie, naprawdę, jak byłem prawie taką dużą tremę, bo to misz, no nie? Jeszcze byłem młody, po kontuzji wracałem, więc byłem strasznie podekscytowany. I wtedy jak weszłem z nim do ringu, widziałem i nie poczułem jego siły ciosów, powiedział, o kurde, mogę dać sobie radę, że mogę coś osiągnąć w tym sporcie i to była naprawdę taka dobra, super lekcja. Bo ja spotkałem Jarrella Millera na obozie Kliczki, nawet oglądałem 8 rund sparingów, Jarrell 2, Michael Hunter 2 i 4 Afolabi. To było przed Davidem Hayem. I teraz ty pojechałeś tam potem czy wcześniej? Potem, przed O'Neill, ten Francuz. Jean-Marc Murek, tak? Tak, i Povetkin, więc dwa razy byłem. Dwa razy byłeś, to nawet mi to gdzieś uciekło, byłem przekonany, że raz byłeś. I dwa razy byłeś z Jarrellem, czy potem byłeś sam? Potem byłem sam. Byłem właśnie przed Francuzem, byłem z Jarrellem, a później raz byłem sam, jak z Povetkinem walczył. To otwarcie twoje do kibiców, to nawet pochwalę ci, że do ciebie dzwoniłem, nie znałeś mojego numeru, dzwoniłeś grzecznie, co u niektórych naszych gwiazd by się mogło nie zdarzyć tutaj miejscowych. To jest to, że ty to zrozumiałeś? Po prostu w Stanach Zjednoczonych jest inne podejście do zawodników kibiców, czy ktoś się tego powoli uczy? No nie, myślę, że rodzice mnie tak wychowali, tak, żebyś normalnym człowiekiem, żebyś szanować ludzi. Ale jak rozdasz 200 autografów, to powiem ci szczerze, jak ja oglądałem, jak 200 osoba przychodzi, to nawet mnie to drażniło, a co dopiero ciebie? No, część pracy, tak? Rozumiem, właśnie do tego zmierzam. To jesteście nauczeni, że to jest część waszej pracy, część waszych obowiązków, tak? Tak, no też byłem kibicem, jak byłem młody, tak? Też kibicowałem ludziom i też przykrość mi było, jak kogoś właśnie czekałem pół godziny i powiedział, ty, nie podpisuję niczego. No, było smutne, tak? I nie chcę być kogoś tak, nie lubiłem, jak to mi było robione, więc nie chcę tak komuś innemu tego takiego zrobić. A ci chłopcy, którzy mieli dzisiaj po 14 lat, za 2-3 lata na Narodowym, na twoją obronę pasa, mogą kupić bilet, tak? I przyjść na stadion, teoretycznie. No teoretycznie, mam nadzieję, że może zawalczę na tej gali, no nie? Że będą trenować, ja im pokazałem, że można i że też będą otwierać tę galę, tak? I tak też zbudowałeś tą swoją, jak to Boxing Scene napisali, polską falę, tak, kibiców. No dokładnie, wspierają mnie od samego początku, więc jestem na to naprawdę wdzięczny.
Ja ci dziękuję, Adam, za poświęcony czas. No i czekamy na tego Wejdera, no. Zobaczymy, co będzie wcześniej. A właśnie, a ty, już naprawdę koniec, nie męczę cię. Ty masz jakikolwiek wpływ, będziesz chciał mieć wpływ na dobór rywala w czerwcu, czy jedziemy z koksem? Jedziemy z koksem, tak, się nie boję nikogo. Jestem, no, czuję się w dobrej formie, trenuję, więc... Chcę być mistrzem świata, tak? Jak chcę być mistrzem świata, muszę wygrać z każdym, tak? Więc nie ma to znaczenia, kto to jest, jak to jest. Co dużo jest polityki, a nic za mało sportu. Myślę, jak będziemy walczyć każdy z każdym, to dostaniemy znowu tę szansę, żeby znowu się odbudować i znowu zawalczyć o ten pas czy o złym przeciwnikiem. Więc bardziej się trzymać sportu, a nie polityki. Dzięki wielkie. Dziękuję.